Pewnego wieczoru Donald Tusk słyszy modlitwę swojego synka. Boże, pobłogosław mamusie, tatusia i babcie. Do widzenia, dziadziu. Uznaje, że to dziwne, ale nie zwraca na to szczególnej uwagi. Następnego dnia dziadek umiera. Jakiś miesiąc później Tusk ponownie słyszy dziwną modlitwę synka. Boże, pobłogosław mamusie i tatusia do widzenia babciu. Następnego dnia babcia umiera. Tusk jest nie na żarty przestraszony. Jakieś dwa tygodnie później słyszy pod drzwiami syna. Boże, pobłogosław mamę. Do widzenia tatusiu. Tusk prawie w stanie przedzawałowym. Następnego dnia idzie do pracy wcześniej, żeby uniknąć ruchu ulicznego. Cały czas jest jednak spięty, rozbity, rozkojarzony. Spodziewa się najgorszego. Po pracy idzie wzmocnić się do pubu. Do domu dociera koło północy. Od na progu, przepraszam, żonę. Kochanie, miałem dzisiaj fatalny dzień. Miałeś zły dzień, miałeś zły dzień, ty. A co ja mam powiedzieć? O? Listonosz miał zawał na progu naszych drzwi. <grym>